Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was ponownie w Deus Vult. Gramy sobie z Repusem. No cześć. No i z Kiksuniem, on tam... Jem. No, witam. No właśnie. Dziękuję, że mi smacznego życzę. No, udław się. I gramy sobie... gramy sobie dalej. Właśnie. Muszę się rozeznać trochę, co było ostatnio, bo znowu kolejna sesja nagraniowa i wiadomo. Bo oni toczą... Oni już nie toczą wojny, o Boże. Oni nie toczą wojen żadnych. Właśnie, zastanawiałem się, czy nie powiedzieć sobie, kiedy walczą, bo oni by nie mieli jakby to przyjść, a potem musiałby to odpuścić, a Tunis jest takim trochę miejscem... Przed nagraniem nam grozili, więc trochę się cykam, ale po ale tej nie, wojnie ale będę miał nie pieniądze, wojny, żeby właśnie pobudować forty, więc luz. Będę miał całą Litwę w fortach. No i, że tak powiem, popatrzyłem, ile morale będę w stanie wyciągnąć i powiem wam tak. To będzie dużo morale, oj dużo morale i 43% Cavalry Combatability. Myślę, że Ottomani z samymi Quantity wiele mi nie zrobią. Jestem raczej kogoś przekonany, kogoś chciałem zaatakować, ale nie pamiętam kogo, chyba... Aha, zapomniałem, że mam super króla. Sienę chciałem wpierdzielić, okej. Ja sobie to właśnie Genuę chciałem zaatakować, oni z kim mają sojusz? Savoy i Monteferrat. Savoy ile ma? O Jezu, już widzę ile ma wojska. I oni już mają lepsze forty. Kiedy są te nowe forty? I to chciałem zaatakować po to, żeby... A. Co? Gdzie kurwa? No ja pierdolę, w koloniach się zbuntowali. Floryda, dobra, Noble Rebels, olać ich. W sumie Zygmunt Poniatowski jest lepszy niż ten twój Fryderyk de Valois. Nikt nie jest lepszy niż Fryderyk de Valois. No niech ci będzie. Savoy i Montferrat się przyłączy. Dlaczego papiestwo się nie przyłączy? Jak to fighting in another war? Z kim walczycie? Zaraz ze mną. Nie, jest to on, ale pytam się, bo z Węgrami... z Węgrami walczą. Allahu Akbar. Halo, czemu mnie Moskwa tutaj podbija? O właśnie, przetestuję moje morale i moją armię na Moskwie. O, mogę wezwać Hiszpanię do wojny, mam napisane. Mogę zrobić instytucję? Nareszcie. Właśnie, właśnie, jak wyglądają instytucje? Sprawdzić instytucje, bo cego to oni już mają? Mają szybciej niż ja, to jest chamskie właśnie trochę. Właśnie, chciałem wam teraz powiedzieć, że oni mają, już jak wy poszliście, to oni rozmawiali o tym, że oni mam lub miał jako drugi instytucję. No, no właśnie, no to jest kurczę jakieś... Ja chciałem to rozstrzygnąć. To jest dziwne, te instytucje naprawdę teoretycznie, no według mnie nie działają tak, jak powinny działać, no halo. No właśnie, dlatego się dziwię. Ty już masz prasę, do mnie to już w ogóle zapomnijmy. Znaczy, o, mam już sporo prowincji, więc nie ma tego złego, ale poczekam, bo w sumie teraz i tak technologii zbytnio nie wezmę. A co teraz przysłowiło papieża wziąć jego 4000 pieprzonych hajsów? O, uciekła Moskwa. Kurczę, chciałem z nią zawalczyć. Ja wezmę od Lubeki mnóstwo pieniędzy, ale muszę tam przejść. A mogłem ich nie wołać do wojny, więcej procent miałbym dla siebie. 3000 złotych, to będzie piękne. Ile papaj ma woja? Papaj. No zobaczmy na armię, jak to wygląda. Chyba stoję dobrze swoją drogą, więc... Kuzio, ma 1000 wojska i ja wezwałem sojuszników do wojny. Przecież oni mi zabiorą całego Wargola punkty. Od papieża? Nie. Hajs ci zabiorą. No tak, hajs, a ja poszedłem po 4000 hajsów. Sojuszników? Bo ja myślałem, że on ma z reguły 20 tysięcy wojska, ten papież. A widzisz, przecież jestem sojusznikiem papieża. To mogłem ci powiedzieć, ile on ma wojska. Ty sojusznikiem papieża? Nie będziesz mi życie układać. No. Ale jestem sojusznikiem z wyników z gry po prostu, żeby wiesz. No tak, żeby nie, ktoś się, dobrze... Nie... O nie, umarłem sobie i Fryderyk jest. No zajebiście, nowy władca. Nowy następca będzie. O shit, i jeszcze... O fuck, same veto. O shit. Vitutas, jaki fajny następca, Vitutas. Vitutas Sobieski, 3-3-2, ale careful jest. Nie, mógłbym się zbuntować 1, i stracić 1. Stability, ale i 20 legitimate. A, stracę stability 20. Boże, następny władca francuski też jest po prostu jak w Republice. I 4-1-1, a następna 1-4-1, no. Dobra, idź co. A, bo plan, co ja zrobię teraz. Ja jakiego mam następcę? Będę tego papieża tak długo oblegać, aż sojusznicy wyjdą z wojny. A, Royal Mariusz, nie zdążyłem akceptować. Boże, właśnie, tyle rzeczy. Właśnie, też chodzi. Spokojnie, mój następca jest o wiele lepszy. Dawaj go. Patrz. 4-1-2. Lepszy niż Repusa na pewno. No w sumie. O jeden to punkt. Ty mi boostuj Hiszpanię. Właśnie boostuję tylko jak ale procent. Ja mam 30% śmieci. Francuz nie boostuj, no.
No bo co, no? No 1-4-1, no weź go. Bo ja inaczej Vitatusa sobie nabustuje. No to sobie boostuj, ja chcę punkty za króla. No jakie punkty? Ty dostajesz coś za to? Nie, bo dostaję punkty, jak król u ciebie, jak będzie mój dziedzic, znaczy mój władca u ciebie. Tam punkty, prestiż, chyba legitymację dostaję. Ej, fajnie w sumie. Ale dlatego no... zawsze się podrzucam, żeby Polsce boostować. Ale no nie na musisz, że punktu. Tak powiem. Co ty nie musisz? Na Węgry jest koalicja, Węgry coś złego zrobiły. Bo a no właśnie, Ferre. Ktoś mi radził, duża. Żeby wziąć ten, jak się nazywało. Herę zwasalizować całe, tylko jest problem, że Węgry posiadają pieprzone kilkadziesiąt, kilkanaście prowincji w Herę. No, Węgry niestety wchłonęły. Ale jest szansa? Mają dziedzica? Nie mają dziedzica. Mają Hunyadego, 47 lat. Jest szansa, że będzie wojna o ten, o kurczę, ja nie mam wystarczająco Unii, raczej tego, agresywnej ekspansji u Węgier. No ja też nie wiem. Ale może być wojna o Unię, bo serio? Teraz... 48? 48 mam z Węgrami. Teraz Unie działają tak, chociaż nie wiem, czy teraz, czy to już od dawna, że, bo tam poczytałem i pooglądałem filmy, że jeśli nie ma nigdzie indziej takiej samej dynastii, to najbliższy kraj i jego rywal walczą o Unię. No tak. Rywal zawsze walczy. Dobry rol tej w moim wykonaniu, Rzym upada. Yeah. Też już Rzym upadł ode mnie dwa razy. Wiem, mnie no też. To ty nie masz czym się chwalić, przyjacielu. I zajmę Rygę, ja to będę... I tak mam więcej powodów do dumy niż ty. Oj, spokojnie, panowie. Trzeba być uważnym na przykład kroki zrobię muzułmanów. Zrobię Francję znowu wielką. Francja nigdy nie była wielka. Francja zawsze była wielka. Tak, zawsze było. Nie pyskuj mi tutaj gówniarzu. No dobra, spokój. Będzie dobrze. Francja i Hiszpania będą wielkie. Ile macie armii mi? Powiedzcie, jakie kompozycje i jakie morale. To jest ważne. Morale 12,5? Dobra, tak na serio. Morale 5,3. 5,3. Boże. 54 tysiące. Ja 37, ja mam 3,7. Ja mam 4,1, ale jestem jeszcze przed moją plus 15% i no i plus 15% nie mam doradcy do morali jeszcze. Dyplomatic. Więc myślę, że 5, a ja mam 5 doradcę pół do morali. I darmowy 50 diplomatic. Więc taki morale myślę, że możemy podać. No i co z tego, mam tylko 20% udziału w wojnie. A, swoją drogą, żebyśmy tak jeszcze do floty, żebyśmy nie walczyli na tym morzu w ogóle. No co ty nie powiesz, bo ostatnio się przekonałem, jak mi flotę zniszczyłeś. Ale nie, bo wiesz, nie wiadomo co Lukas chce zrobić, że na grupie się pyta swoich ludzi, jak flotę zbudować, szczególnie, że ma największą flotę z nas wszystkich. O, te pieniądze. I mam Luk też ma lepiej. Największą. Co ty wiesz o pieniądzach, łupienie papiestwa to jest to. Mam 4000 dukatów w tym momencie. A ja 1000 zbieram na Embrace'a. Zaraz zrobię. Kiedy będzie armię. Embrace? Zaraz pobuduję 1170 forty. Potrzebuję. Forty w sumie następny poziom. Fałd, kolego, jak masz 4000, podejrzesz 300? No jasne. 300 tysięcy trochę dużo, ale 300 zł mogę. Okej, okay, 300 zł. Na kampanii wyborczą. Masz nawet 350. Ło, aż walę dwa embrace'y dzięki tobie. No widzisz. Ja no pamiętam nie, jestem, dobre ale czyny nie, dobrze, dobrych ludzi. Szybciej do mnie dołoży to. A jaki mam embrace? Jaki mam procent? Ile jest procent prasy drukarskiej w moim kraju? Jej, 3,9%. Jedna prowincja na 63. Limitu. Ile to by kosztowało 90. mnie? 555. 67 groszy. Chociaż z handlem będzie też dla mnie najlepiej, bo najczęściej Genua i muszę pilnować tego, żeby Genua była. Ale jak bogatszym było? Jest. No i jest najbogatszym, no nic nie jest bogatszy niż Genua. A to zresztą będzie Paryż. A nie Paryż jest bogatszy niż Genua. Trade notes. Aha. No zobacz, teraz ile zrobię... To teraz Champagne zrobię i tyle. Tą Champagne, czy jak to się wymawia? Champagne. Tak się żyje. Wingardium Leviosa. Proszę, znowu tracę 20 legitimacy. No patrz, jeszcze Senat ci zabiera porty. Nie obrazisz się Kiksu, jak zerwę to twoje relacje z papieżem? Nie. Obrażę się. Chłopie, przecież to ma być... Przecież to jest strategiczny... Przecież patrz, kto jest za morzem właściwie.
Kto tam sobie siedzi? Prawda. Jesteśmy zbyt blisko już Lukasa. Ja razem z Faustem, więc... Tym bardziej Faust. O, wchłonął ten, Krym. No, właśnie tutaj mnie trochę otoczył ładnie i zaraz będę tam budował forty, jak tylko wezmę Embrace'a. Ale dziwię się, już że to zrobię. Ale ten... A w sumie... Nie... Tak. O, nowy król. Carlos I de Samara. No... Za rok. Co to jest? Restricted. A co to jest? Boże. Z jakimś państwem kolonialnym. Bubbling Buffon. No świetna... Świetna rzecz, powiem szczerze. Na dzień dobry. Diplomatic Reputation minus 1. Dziękuję. Już w wojskowej nie będę cofnięty. Plus 9. Okej, okay. O, 1200 hajs. Nie, bo wezmę jeszcze wezmę. A muszę jakoś lepiej rozdzielić armię. O cholerę, ja ich wzywałem. O, faktycznie koalicja się trochę porobiła. Znaczy, nie słyszałem, że jest koalicja, ale nie patrzyłem jak duża. On faktury, kurczę, fajne nie... są. To mnie na mnie niestety... A to nie od minus 30 i się manufaktury się? I się manufaktury na kurwa oświecenie przyda. No tak, właśnie tak patrzę, to... najwięcej hajsu ma Papal State, Maroko, Tunis, Szwecja ma sporo, więc to można... Serio? Przyszło do Thierry. Właśnie, a przecież Street and Warry muszę porobić. Sabaudio, chcesz wojnę na twarz? Nie oddadzą. O, Węgry się wbili, okej, czyli wojska nie mają. Proszę, Magdeburg. W ogóle tak patrzyłem Dzięki. Ostatnio na moda tego Imperium Universalis, że cofa nas do Rzymu. Do czasów rzymskich. Tam przed naszą erą. To jest ciekawe. Tylko w becie. I tak myślałem, żeby ciekawie by serio byłoby z tego zrobić. No. Ciekawie to by byłoby wygrać tą serię. Znaczy wiesz. No, też by było ciekawie. Kto jeszcze się zgodzi oddać ziemię za darmo? Cześć i zbytnio nie. No Boże. Dobry żart. No beka w chuj, uśmiałem się. No. Ej, Dania wchłania Szwecję. O, oh, shit, koalicja, fuck. Co ty zrobiłeś? Zrobiłem Treason War, ale nie wiedziałem. A nie, dobra, jakieś gówna dołączyły. Oldenburg, dobra. Nie to jest dobrze. Krem może się dołączyć, wiesz? Ja też mogę? Nie. To nie spadnie, mogę. Tylko z czasem. A fuck, nie zauważyłem tego. Szybko, chyba. Better relations over time. Inny fakt, przestają dobrze. Na mnie głosować. Na mnie? A nie na dyplomatów. A na mnie to nie zagłosują, bo jest to daleko trochę. Nie, głosuję na ciebie głosują? Trzech. Na kogo głosują? Na ciebie głosują. O, i na Czechach chcą też głosować. Ale jeden ma jeden punkt tylko. Rierer, czy który? Mogłem tej Rygi nie brać. A nie mam dyplomatów, żeby Monsterem to nie masz szans. Mainz też nie masz szans. No i... No to ty, Rier musisz. Szczerze, mam już się szans, lekko ale przestraszyłem, ale... Ale nie, jak masz trzy głos jest porówno, to ty wygrasz i tak, bo jesteś obecnie cesarzem. No wiem, ale kuźwa już przechodzi ten jeden punkt pieprzony. A, bo to stracił. Tam gdzieś brakuje ci. A faktycznie, to już przegoni. Nie mogłem wziąć Rupin, bo to jest core brandenburski, a nie Magdeburg, bo to jest tylko claim brandenburski. Fuck. A przynajmniej, a w sumie jakoś połączył, no ale dobra. Ale Brandenburgia się powiększa. Zrobię z niej marchy i będzie już góra. Po ilu latach wskakiwało Call for Peace? 60 musi być procent pojęcia. I chyba tam... Lat się pytam. Ja nie wiem. Wiem, że musi być 60%. To też wiem. Bo chcę wiedzieć, kiedy Czechy będą wychodzić ze Szwajcarią z wojny. Nie wiem. Nie wiem. Maroko robi, czek właśnie, trzeba to popić. Właśnie, widzę. Yeah. Can't play Lepsza konnica. Gdzie to jest? Lecimy wszystko defensywnie. Handel. Oj, Lukasie. Myślisz, że nie zauważyłbym tej floty? 77 statków. Kradnie ci hajs? Chociaż nie wiem, czy to przeciwko mojej. Tak. Tak. Czekaj. Obrażę go. A tych jest więcej, to weź walnij tam swoją flotę. Masz tu flotę, to weź hand twój regeneruj. A regeneruję moją flotę. A. Jestem po bitwie. No się, coś się zbuntowało. Spoko. Widzę, że Maroko pływa już przez... Czuję zysk, tak, zabierali mi dwa dukaty. No to wam... nie, słaby zysk, chociaż dwa dukaty. Robią swoje. Q
Quebec skolonizowany. Mam już całkiem sporą i silną armię. Będę miał niedługo forty, tylko będę na nie płacił na nie krocie, więc będzie trudno w sumie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Weź, jak zregenerujesz tą flotę, to daję, żeby pilnowała genujskiego, bo to faktycznie... Nie wiem, czy moja flota dała radę. Hunt Pirates. Genuwa. Wiesz, Genuwa. Ale musi się naprawić, znaczy się nie ruszy. Aha, to dalej się nie naprawiła. Nie mogę sprawić. Ja patrzyłem po morałach, że się uzupełniało wtedy to. Trade. Ile procent mają piraci? To o kurwa. 14. Ja mam 19. Państwo 25. Co jest w tym Rzymie? A mają Florencję. No Sieno, poddaj się, kuźwa, jego mać. No i w końcu mam już jakąś armię, tylko manpowera nie mam. Trzeba zregenerować. Znaczy nie, że poddaj się, po prostu... Kuźwa, call for peace i nie wychodzi Szwajcaria z Bohemią. Mogę dorobić. Advisor zdech. Nie, królowa, nichuj. No, to ja do 83 mam na razie wolne z wojnami. Najmniej niech też mi spadnie agresywne. Czy tak za 2 latka? To jak z tymi Hunt Pirates, to w ogóle działa? Nie wiem. Chyba dalej zmniejsza... pływają, bo moje 60 statków jest za. Ale zmniejsza im pewnie procenty po prostu. Pewnie zmniejsza. No i nowy ziomek, August de Valois. No bo jest 13% to... I to właśnie Maroko. O, Czesi... jest... O, jest... Nie, walna koalicja czy nie? Nie, nie walna koalicja, coś innego. Co? Czechy z kim Węgry walczą? Zostanie wojny z Mainz. Defender. Nie, Punitive. Punitive, koalicja. Ciner, o nie, wywal go. Masz mi już nie boostować Augusta, bo się pogniewamy. Bo? Bo jest Cinerem i Tolerance of True Faith minus 2, a ja bazuję na Tolerance of True Faith. Proszę więc, bardzo. No, ale mój kiepsko leci. Bo jest zbyt złym człowiekiem. I no lepiej by było nawet jakbym miał już tego ziomeczka mojego, albo z Utrechtu byłby Kolo. Albo ale Stanisław de Trastamare. Tylko ja tylko wspieram ciebie. No dobra, to wspieraj. No dobrze. Bo jest tylko jeden... O, już zyskuję więcej, bo więcej szans oczywiście. Okej. Okay. Roko tam pływa. Nic nie zmieniło. Kurczę, iść na Genuę? Na wojnę? Ile oni tu mają? 20 tysięcy trzymają. To wtedy bym też poszedł, bo bym podrzucił wojska pod Korsykę. I zająłbym Korsykę. No Sieno, jeszcze nie teraz. Wiem, że zaś przez Worek Zoszyn wybuchniesz. Ale ja prawie hajsu nie dostanę. 36% hajsu, no to to jest. Dokładnie. Co to jest? Za tyle to ja nawet z krzesła nie wstaję. Mem. 12, ile 4. Jezu, nie umieraj tam. Umieram. No to sumie lepiej. Jak nie wpłacisz mi 5000 na moje konto hiszpańskie, to umrę. O. Zabicie Kiksunia nie było nigdy jeszcze łatwiejsze. Sprawdź sam, zobacz wideo. Okej. Okay. A, tutaj dałbym sobie ta Szwajcaria goniła tak dziennie tą armię Savoy. I w końcu zestokwajpowała ich. Szlachta ma już za dużo. Właśnie, jak się trzymamy z tymi armiami ogółem. Flota. Kurczę, mam tyle możliwości, że nie wiem, którą wybrać. Faust ma najwięcej wojska. Co wybierać? Najlepiej zabrać obie. Mam taki. A mogę 1000 zrobić, właśnie mogę też kompozycję. Tu jest chyba kiepska, właśnie tu można byłoby jedną armatę, tu jedną armatę. Żeby było porówno ładnie. Czy przydałby się z powrotem dostęp do Morza Czarnego, ale z tym będzie ciężko. On to już wszystko ponawraca na muzułmańskie. Ach, psia krew. Kim walczą? Z Mutapą, Malwą i Sindem. No to... No poszerzę swoje wpływy tam. To jest w sumie fajne, że on tam nie musi się bać koalicji, bo kto mu coś zrobi. O. Jest Murzyni w końcu Call tam. For Peace, może wyjdą. Regan. Maglens Running Rampant, o Boże. A Sien może jeszcze na mnie głosować. Jak to jest duża koalicja? To niewielka trochę, w sumie Mainz i Munster. Mainz jest jednak duże.
Właśnie, mogę nowe forty budować. To by się przydało, szczególnie wybudować wszystko w Neapolu. Hiszpańskich we Włoszech, hiszpańskich. Pewnie szyję dalej. Dawaj, dawaj, wychodźcie z tej wojny. Dawaj, dawaj. Poszyn, poszyn. A myślcie nad ideami ogólnie. Bo jest ja to. Też myślę. Gdyby tak wziąć espionaże. Może właśnie sobie chyba wezmę Exploration Ideas już na koniec. Będę miał większą możliwą flotę i to byłoby dobre. Oprócz tego, że już mam Casus Belli. To ile już mogę mieć floty? 87! Oh yeah. Pytanie... To jest... Nie. Jest dwóch debili, które mają niestety... Mogą co to Savoy? Znowu wysłało Condottieri. Kurde. Savoy co chwila będzie ci wysyłać, jak przecież się nie lubi. Przecież łatwiej ich nie będzie zniszczyć już. Jak mi zniszczę teraz to Condottieri od tak, to będzie wojna. Po prostu wchodzę, oblegam, kończę, pa. Lina. Ile jeszcze ta koalicja nam nie potrwa? Ile to biorą? Jak nie biorę patroli, to ile mi biorą? Procent. I oni mnie jeszcze w górach zaatakują. Banda debili, minus 3 dostali. Banda debili. Doradca zdechł. Stakłaj poszedł. Dziękuję, do widzenia. Sobie dorobię floty trochę, bo to by się przydało powiększyć moją piękną armadę. Darmowy manpower. Pięknie jest być przedmurzem chrześcijaństwa. O nie, już u ciebie dogmatyzm się rozwija. No tak. No w sumie ten czas. A, wiecie co, ja pójdę w espionaże i w arystokratyki i będę miał imba 100% cavalry compatibility. Nie no, nie aż tyle. Wierzę ci na słowo. Ale plus 30% to będzie 73% cavalry compatibility. No to będzie potężna armia, do 1700, a później będę liczył, że wy mnie wykierujecie. Dobra. Jest, Panama jest moją Polonią, jej. Mogę dostać obrońców wiary, wiele. Land Morale plus 1, to jest bardzo ważne. A co dawało to, jeszcze sobie przypomnimy, co dawało te obrońca wiary? Obrońca wiary, plus 5% do technologii i spadający work exhaustion. Nie. Yearly prestige, 5 kosztów im lekki morale i jeden misja. No trochę morali, no w sumie trochę dają. Odrobinka morali, no zawsze coś. To lecę do Ameryki. Szczerze powiedziawszy, zaatakowałbym Moskwę. Żeby zerwać im sojusz z Otomanem. Jest, forty już są, nareszcie. Płacę za nie miliony pieniędzy, ale warto. O nie, jeden elektor gdzieś zniknął, nawet nie wiem gdzie. Nie masz elektora? Ale i tak wygrywasz. A, bo... Tak, jak to zgaduję, był? Że go coś tam zjadłeś sobie. Tier został wchłonięty. A chciałem właśnie z nim relacje polepszać. Nieźle. Ogólnie znikł. Cesarstwo, jakbyś teraz został cesarzem, to masz dużo okazji, żeby zbustować sobie autorytet, na przykład atakując Royal Mariusz. Atakując Mainz, możesz wypuścić z milion książąt. To samo z Münster. Świetna królowa. Wiesz jaka? No, 101. 101. No, to prosto z Polski, importowana. No, koalicja się rozpada, miło. Już się bałem, że coś może z tego wyniknąć, ale szczęście mam po swojej stronie. Tak, syt. Ryga oczywiście do burgersów. Na co teraz chciałem iść? Chyba na Bretonie pójdę. Ja sobie będę powiększał kolonię. Burgundia i Papal State. Koalicja? O. Nie. A. Bretonia. No, Bretonia sojuszy, ciekawie. Ty, Francja, co ty, Sienę zjadłeś? Ambitnie idziesz we Włochy. I znowu patrzę, mam Italian ambition. Bardzo dobrze.
A jakie mam misje, bo już nie pamiętam. Właśnie. Continue Reconquista. A, szkoda, że Maroko jest sojuszami z tymi gamoniami. Create proper fleet. W sumie nie wiem do czego, bo po co mi flota w tym momencie. I tak nie dam rady. Muszę odzyskać brzeg, linię brzegową. A tak teraz z zaskoczenia może by coś dał, bo on ma wojska bardzo, bardzo daleko, ale z drugiej strony... No nie wróciłby wiem. Wróciłby był w pierdzie. No nie aż tak, bo w sumie on tam dużo morali nie może mieć. Ale z drugiej strony ma 100 tysięcy manpowera, więc... Jak to? O, bo debili się przecież nawrócili, o Boże. Ale nie obrażaj debili, co? Nie obrażaj debili. Nie będę obrażał Repusa. Dania walczy sobie z koalicją, więc jest dobrze. Węgry może wypuszczą Austrię w tej koalicji, więc też jest dobrze. Będzie bardzo dobrze. Mały combat wit, ale no nie mam supply, żeby utrzymać więcej ludzi tutaj. No i tak się żyje powoli na tej wsi. Nie mamy minut już, 26. No to nie wiem, jak uważacie, więcej czy mniej? Więcej. Mamy niewiele w sumie czasu do nagrywania, więc wolałbym nagrać więcej odcinków, nie? Ale skoro... A weź tu już nie marudź. Dobra, no nie chcę nic mówić, kto dzisiaj przyszedł później, wiesz. No później. Właśnie. Bo się jeszcze rozwijam, muszę zjeść kolację. Bo się rozwijam na siłowni, tak? No, rozwijasz się. Już nie udawaj, pewnie jesz sneakersy na tej siowni i robisz sobie selfie. Jeszcze i oglądasz sobie baby. No właśnie, i oglądasz dziewczynę jak ćwiczę. Co ty, homo jestem. No tak. Wydało się. Halo, kozacy, czemu mnie? No nie, atakujemy Riazań w tym momencie. Kozacy zabrali mi jeden base taxu w Moskwie chyba. Jak tak mogli? Pozabijam, nie? Pozabijam autentycznie. Pozabijasz, pogwałcisz. Szkoda, że Lukas zabrał mi większość stepów i nie mogę tam oddać kozakom właśnie. Ale Riazań ma stepy same, więc... No właśnie Riazań, jak zdobędę, to oddam. Ale w sumie no dużo nie zabiorę, na pewno chciałbym Moskwie dużo zabrać. Na pewno muszę zwiększyć technologię administracyjną. Dobra, jest taka sprawa. Nie wiem, co się stało, ale nagle dostałem minus 1000 głosowania na następnego cesarza. Z kim? Ponad. O, faktycznie. Coś zrobiłeś, musiałeś coś zrobić. Nie ma opcji. Znikąd to się nie bierze. Większe szanse. Coś wchłonąłeś. Masz overextension duże. Dyplomatyczna reputacja niska. No, ale nie wierzę, żeby aż 1000 to zabrało. Można. Jak na nie głosowali jeszcze. Można. W ten sposób Boże, można skąd stracić. W takim plemieniu gdzieś na zadupiu jest 600 złota? No, z kopalni. Ze skarpetki. Ale oni mają sól. Dobra, tutaj podbijam. Kakałko i zboże. Przepraszam. Nie ma za co. Proszę bardzo. O! Jest Kuba w postaci szkockiej. Poznań trzeba rozbudować. Doradca zdech, no to nieświetnie. Oni chyba byli na Uldze właściwie. Tansi byli. Świetny roleplay. Jezusie. Co zrobiliście? Ale skomunikowali mnie. No, widzisz. I tak się kończy otoczenie wojen z papieżem. Weź umrzyj sobie. Albo abdykuj. Abdykuj. Humiliate money. No abdykuję, ale potrzebuję 50 legitymacji. A zbieram na technologię militarną. A po co ci legitymacja do? Lepiej. Bo potrzebna jest 50? Ale do tego jest 200 punktów administracyjnych. Strasznie powoli leci ten czas. Jesteśmy na trójce, a wydaje mi się, że to jest jakiś... Naprawdę, ja już milion lat temu wysłałem szpiega do Teutonika, a mam raptem 7 punktów. Albo robią mi counter-espionaż. O. No bo to widać. Ej, no, jak na ten. Nie chuj, stakaj. Nie no, jaja mi robicie, że papież mi stack wipe'a zrobił, kurwa. Nieźle. O, już kończyłem oblegać tą pieprzoną... Jeszcze Sabaudia przyszła na kondotieri. Ja pierdolę. Ty se toczysz wojny z papieżem, masz eksumnikę, chłopie. Ja chyba zrobię kolejnego trójce. Żebym ja nie musiał przychodzić cię ratować, bo jedna armia jest za granicą. Jebani uchodźcy.
Znaczy za granicą, żeby wiesz. O, Zygmunt August jest teraz. I jest Midas Touched. O, dobrze, niech Utrecht będzie w takim razie moim następcą. To mi się podoba. I to muszę okorować? Nie, od razu zostaje kolonia. Dobra, moi drodzy, 30 minut myślę, że wystarczy jak na jeden odcinek. Nie starczy. W takim razie dzięki za oglądanie. Kolejny raczej taki odcinek rozwojowy. Pewnie u muzułmanów dzieje się więcej, bo podbijają Indie, ale wiadomo, my się przygotowujemy na ten właściwy moment. Tak więc jeszcze raz dzięki za oglądanie. I to było na tyle. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa.